jestem z ludzi wierzących i wierzę w Kościół i w Kaczyński. Popierajcie PiS. Dla mnie PiS jest super. A dlaczego? Nie wiem, bo dla mnie ja mam. Daje nam, wszystkim nam daje, człowieku, dla starych, dla dzieci, po trzynastki, wszystko my. Ja się modlę za PiS, pan mi wierzy? Wierzy pan mi? Panie, pan posłucha, stanie Duda w telewizji, on mówi, żeby Bozia pomogła, żeby na Ukrainie nie było wojny. Czy ja słyszałam kiedykolwiek od PO, żeby ktoś powiedział o Bogu? Ja nie słyszałam, a ten zawsze Kaczyński modli się. I co od tego rządu? Co oni chcą? Może ceny rosną, inflacja galopuje. I jakoś ludzie żyją, i żrą, i wyrzucają, i wszystko. I pan Tusk jest komunistą, starym, on wierzy, po prostu nie wierzy w Pana Boga i to jest źle. Jeżeli by zawierzył Panu Bogu, to będzie dobrze i on musi iść do kościoła, przeprosić Pana Boga o to, co robi, bo krzyż zniszczyła Platforma Obywatelska, co ja widziałem w telewizji. Ja jestem za PiS-em. Czy Polacy wybaczą tę drożyznę PiS-owi? No trzeba do Pana Boga się zgłosić, żeby więcej deszczu dawał, to będzie lepiej w polu rosło i będą warzywa tańsze. A to nie wina PiS-u ta drożyzna? Nie, nie. To czyja to wina? No wina, że deszcz nie pada. Wina Donalda. Jak trzeba Donalda? Trzeba go wymienić. No ale Donald już nie rządzi przecież. Rządzi, proszę Pana. A Pani wybaczy PiS-owi tę drożyznę? Wybaczam, bo jest najlepszą partią. A jak będzie jeszcze drożej? To też wybaczę, bo dostaniemy 14. Aha. Ale no, w Polsce mamy jedną z najwyższych inflacji w Europie, no, a za granicą na przykład, nie wiem, w Niemczech jest dwa razy niższa, no więc to dwa razy pan opowiada głupoty? No. Czyli co? Nie PiS-u wina ta drożyzna. Nie, oczywiście, że to proszę pana, nie PiS-u, proszę pana. Drożyzna to nie jest wina PiS-u, no wie pan. PiS-u to chyba, jest, no bo to rządzi. To pana, no. Rosja nawet prowadzi, jak pan się potknie, to jest wina PiS. No PiS rządzi od 7 lat, no rządzi gospodarką, no to pytam, czy... Tamci rządzili 8 lat. No tak, ale... I 2 złote miałam podwyżkę emerytury, a teraz... To było 7 lat temu, no. Mam 200 złotych, no. To dzięki właśnie PiS-owi. Ale podwyżkę w sklepach ma pani o 30%. Ale co z tego, no. Ale proszę pana, ja jestem za PiS-em i nie mam co wybaczać. Nie mam co wybaczać, dla mnie jest... A chodzi o to, że pieczywo 30% prawie droższe, a mięso ponad 30% niż rok temu. To również mnie nie szkodzi, ja mięsa nie jem, jestem cukrzykiem, nie muszę się wyżerać, mnie wystarczy mleko i chleb. Pani wybaczy PiS-owi te podwyżki? To nie ma wybaczać PiS-owi, jest po prostu, musimy się z tym pogodzić. Trzeba się cieszyć, że nie lecą nad głowami bomby i rakety nie fruwają, a można żyć trochę skromniej. Całe szczęście wie pan w tym wszystkim, że właśnie rządzi PiS, a nie PO. Czyli pan wybaczy PiS-owi, jakby to nie ma... Ja oczywiście wybaczam PiS-owi i się z jego polityką zgadzam. A że niektórzy się nie zgadzają, ja tego nie rozumiem. Jeszcze dwa razy drożej, to nie też pan wybaczy. Pan teraz mówi, że dwa razy drożej. Może być nawet i 10 razy drożej. A pan i tak wybaczy PiS-owi. Chleb będzie kosztował 15 zł. Ale i tak będą na PiS głosować. No będą. No nie jest wesoło, ale my jesteśmy raczej za PiS-em. Czy PiS trzyma się mocno tutaj ciągle? Zawsze, kurwa, coś jest tam, kurwa, i się trzyma. Trzyma się? No. A dlaczego? No, bo tak powinno być, kurwa, no chyba coś, kurwa, jest jakieś, robi coś na ludzi. No. Robi? No robi, co nie robi, jak i 500+ jest i to i renty ludzie mają i tam jakieś, kurwa... Dodatku dla ludzi. Tak to by było ubóstwo, nędza, bieda i że tego tam. No ale teraz ceny wysokie. A to przypomnę. Jakby rządziła Platforma, czy kto inny by rządził, to samo by było. Jeszcze wyższe by było. Prawda? No oczywiście. PiS trzyma się mocno tu na wsi? Nie, że. Bo za PiS-u mam emeryturę. I co, nie narzeka pani na ceny, na gaz, prąd? Putin nami rządzi, tak? Kto? Putin. Ja myślałem, że Kaczyński. Nie, nie. Putin? A kto? Gdzie, w Polsce? A kogo mamy w Brukseli? Kaczyńskiego? Ale PiS tam też jest w tej Brukseli. No nie bardzo chyba. Ale młodzi są za PO-owcami, ale oni są jeszcze głupi.
Dlaczego Polacy już przestają PiS-owi ufać? Dlatego, bo za dużo pieniędzy mają. Tak, i już nie wiedzą, co mają robić. Polacy? Tak. Dlaczego Polacy już PiS-owi nie ufają? Bo sondaże pokazują, że już PiS... To są głupi. Kto? Ci, co nie ufają. PiS-owi? Tak, to są głupi. Chyba więcej mają w dupie, jak w głowie. Proszę pana, wszystkie mamy teraz za PO. Ile było? 2 złote, 5 złotych, 3 złote, a dzisiaj mamy wyrównanie. Ale inflacji nie było, a teraz jest. Ale chodzi o to, że nawet z Konfederacją w koalicji to też nie będzie rządzić. Niewolnictwo, w czym pana, jak wróci Tusk, to wróci niewolnictwo. Ufają, ufają. Jak to ufają? PiS-owi ufają, a nie temu diabłowi Tuskowi. Jak to diabłowi? To jest diabeł. Ale ile? 1000? 10 000 na jedno dziecko. Ile? 10. A dlaczego nie? A to dziecko jest winne. No ale żeby 10 000 to... A to jest 1000 zł, pan powie. Jest za mało, tak? Ale to skąd te 10 000 wziąć? Jak to skąd? Premier niech daje, kurwa. 700 powinno być, nawet 1000 zł. Ale ja panu powiem, za Tuska 3 złote była podwyżka emerytury było. Ale inflacji nie było. Ja to nie była inflacja, była. Właśnie wie pan, niektórzy mówią, że jak się tak pompuje takie puste pieniądze dodrukowane, to potem inflacja rośnie i to się tak, takie koło jest zamknięte. Tylko wie pan, prywaciarze za dużo zarabiają. Powinno być 700. Niektórzy mówią, że właśnie jak się da 700... To tylko PO takie jest. To jest dziadostwo i z Trzaskowskim na czele. Pan zobaczy, wszystko jest na 13, na 14. Czy państwo zubożało, czy co? Niektórzy mówią, że można dać i 2000 plus, ale to jeszcze będzie większa inflacja. Mówią, proszę pana, ci SLD-owcy. I Nowoczesna, zarazem z tym, wie pan. Którym w ogóle na Polsce nie zależy. Moim zdaniem to jest, wie pan. Antypolacy. A ja panu powiem, że w przyszłym roku przed wyborami podniosą. No i koniec. Dadzą 700? Pewnie, co to jest 200 zł w tą czy we w tą, proszę pana. A skąd te pieniądze brać? No, można dodrukować przecież. No nie można. Dlaczego nie można? Absolutnie. Ja jestem przeciwniczką rozdawania tak pieniędzy. Koniec końców 500 czy 700 plus kosztuje 1000 zł na państwo. Takie pieniądze nie powinny wchodzić dla ludzi za nic. Te pieniądze ograniczają cały budżet państwowy. Mamy cholerne marże na paliwo, mamy cholerne... Tak naprawdę inflację lecącą skrajnie w górę. Pan to mówi jako młody rodzic, pan zgadza się, ja nie chce 500 plus. Ja nie chcę tych pieniędzy. Po co mi one, skoro są coraz mniej warte? Kto za ten wzrost cen odpowiada, pani zdaniem? Tusk. Prawdę? Naprawdę Tusk. A dlaczego? Jest złodziejem, okradł Polskę. Ale on już nie rządzi dawno. A nieważne, ale kopie dołki. A, i... Rząd nie wpada w te dołki. Nie, rząd nie wpada. Rząd jest bardzo mądry, wszystko okej robi, a Tusk rozgrabił Polskę i dalej chce kopać. Wszystko jest drogo, wszystko zdrożało. A kto odpowiada za ten wzrost cen, za drożyznę? PiS, nie. Nie? Nie. PO. Naprawdę? No pewnie. Tusk odpowiada. On już nie rządzi przecież dawno. Nie rządzi, ale miesza. Czemu do rządu pijecie, a do Tuska nie pijecie? Tusk nas sprzedał, a nie rząd. Tu tak słyszałem, że Tuska wina. No jak w tym to? Ja proszę pana, nie mogę więcej się wypowiedzieć w tym temacie z tego względu, bo ja nie mam telewizji, nie oglądam, ja nie mam już od ile. Może dlatego pan nie wie, że to Tuska wina, bo pan telewizji nie ma i nie ogląda. Nie. Proszę pana, PiS będzie rządził, pan Kaczyński do 110 lat będzie rządził. Pan wybacza tę drożyznę PiS-owi. A to nie ma wybaczać, to PiS ma, to nie pan Kaczyński albo ktoś. PiS rządzi, PiS rządził i PiS będzie rządził. Pan Kaczyński 110 lat będzie miał i jeszcze będzie rządził. Tylko PiS jeszcze raz, 1000 razy popieram PiS. A czy pani wybaczy PiS-owi te podwyżki? Tak, wybaczam. Chyba Tuskowi, kurwa, nie PiS-owi. No, no. Właśnie, komu, kto jest winien? Co? Były rządy. Tuska i tak dalej. Ale to oni 7 lat temu rządzili ostatnio. Niech on z Bogiem rządzi nam 200 lat. Pan Kaczyński. Inflacja jest ile? 12. A jak się kupuje w sklepie, to 30%, 40%. No właśnie. I czy pan wybaczy PiS-owi tę drożyznę? A dlaczego mam nie wybaczyć? Emerytura mnie wzrosła o 100 zł. A za Tuska było 2,50 tylko.